Witamy Was serdecznie w dzisiejszym vlogu. Dzisiejsze kadry poświęcone będą naszemu wyjazdowi na Śląsk do województwa opolskiego, do miejscowości Krapkowice. Korzystając z okazji, pokażemy Wam ciekawych kilka kadrów, no i jak spędzamy tam czas. Przystanek na kawusie musi być. Prawda? Obowiązkowo. A ty gdzie masz swoją kawę? Wypita. Moja wypita kawa. Orlenowska. Dojechali? Dojechali. Jak długo. Długo, ale jak zwykle Ewelinka wie, jak się ustawić. Ja ciężką torbę, ona nasze aparaty. Trzeba sobie radzić w życiu, nie? Tak jest. Idziemy się zakwaterować do pokoju. I ruszamy do miasta. Ruszamy. Baszta, która króluje nad Krapkowicami. Podejdziemy zaraz do niej i zobaczymy, czy można wejść do środka. I oczywiście na górę. Jesteśmy już pod tą wieżą. Zaraz podejdziemy, zobaczymy, czy można tutaj wejść. Robi niesamowite wrażenie. Piątek? No, dzisiaj piątek. Czwartek. Czwartek. Ale to w piątek jest, czyli od 13 do 16. Czyli nie dostaniemy się. A tak chcieliśmy wejść na tą wieżę tam do góry. Tablica informacyjna Krapkowice. Teraz podejdziemy sobie nad Odrę. Tutaj podejdziemy sobie jeszcze nocą. Zobaczycie, jak ładnie jest podświetlona fontanna. A tu idzie Ewelinka. Coś tam sobie zakupiła. Cię wystraszyłam, nie mogłam cię znaleźć. No, a ja tutaj, na Starym Mieście. Co kupiłaś sobie? Kupiłam. Zadowolona jestem. Możemy się przygotować. Ale co kupiłaś? Co kupię? Buty i skarpety. Musi być. Jeszcze musimy zajrzeć do kwiaciarni, żeby kupić znicz, ale najpierw udamy się nad Odrę. Pokażemy Wam Odrę w Krapkowicach. A ten kawałek tego muru z 1908 roku, ta kamienica, tak? Wiesz co, nie, a, bo doczytałaś, Ewelinka doczytała informację na Gzymsie, tam u góry. Podejdziemy bliżej, to może zobaczycie, dopatrzycie też okiem naszej kamery. Piękna, stara architektura śląska. To mnie zawsze urzekało. O, u góry tam jest ta piękna kamienica, a my teraz sobie zejdziemy drogą brukową w dół nad Odrę. Schodzimy na taras widokowy nad Odrę. Czuję się jak królowa. Królowa Odry. Ewelinka. Zobacz, jakie duże. A, nie wiem, czy będziecie dokładnie widzieć, ale patrzcie, są i rybki w Odrze, a mówili, że Odra jest zanieczyszczona i nie ma ryb. Coś pływa. A tu jest słynny most w Krapkowicach. Odsyłam Was też do artykułu Wylała Odra w Krapkowicach. Możecie zobaczyć, jakie narobiła szkody. A tymczasem podglądam ryby, ale one łot płynęły. A wiesz, dlaczego te ryby tutaj są? Bo tutaj z tego miejsca, z tarasu, w którym jesteśmy, zapewne dużo osób, jak przychodzi, to skarmia ryby i one są przyzwyczajone, że tu jest zawsze papu. Dlatego, tutaj pytasz, dlaczego są ryby w wodzie? W wodzie? A nie, nie. Dlaczego akurat tutaj podpływają? Bo może użyłem skrótu myślowego. O. Ja muszę się zawsze domyślać, o co ci chodzi. I
I najważniejsze zakupy dzisiejszego dnia to znicze, które będą postawione na grobie mojej siostry. Jest tu świeci, pniem zapiewają fontanny. Syrenka chce popływać. Ale zobacz, ile drobniaki tam. Może i my wrócimy. Gdzie pan idzie? Przed siebie. Aha. Po kostce brukowej. Pokaż. Żeby zobaczyć, oto ten piękny kościół. Pięknie oświetlony. Wizualnie atrakcyjny dla oka. Prawdopodobnie średniowieczne zabudowanie. Zaraz dojdziemy, to postaramy się wam pokazać. Kościół świętego Mikołaja w Krapkowicach. Kościółek powstał pod koniec XIV wieku. Przyglądasz się? Przyglądam się. Obiekt wymaga remontu. Zobacz, tynki spadają. Komuś mogą na łepetynę spadnąć. Natomiast pewnie nie ma funduszy, jak to u nas bywa. A nasz ciężki dzień kończymy właśnie w taki sposób. Smaczne piweczko. Dobre. No, smaczne. Takie delikatne. Nawet bardzo dobre. Z takim oto widokiem, który nam towarzyszy. Ja wam pokażę. Przez łokienko. A tak wygląda nasz pokoik. Zobaczcie, z klimatem. Stylizowany z obrazami. Pokazujący, jak wyglądał ten młyn wcześniej, a dzisiaj jest oczywiście hotelem. A tu nasze legowisko, a na nim Ewelinka, zajęta rozmową z Hanią. Wylegująca się. Ciężki dzień, dużo wrażeń. No i trzeba też jeszcze nawiązać kontakt z Hanią, prawda? Dokładnie. Kontakt musi być 24 na 24.